30 lat temu, w styczniu 1990 roku, ówczesny premier Tadeusz Mazowiecki zainicjował, a pierwszy Senat wybrany w 100% w wolnych wyborach przyjął pakiet ustaw, które stały się podwaliną samorządu. Sejm zatwierdził te ustawy w marcu 90 roku. 27 maja 1990 roku po raz pierwszy Polacy wybrali prawdziwe samorządy. Do lamusa odeszły gminne rady narodowe. Od tego czasu to mieszkańcy współdecydują o tym, jak wygląda ich najbliższa okolica, pokazują, jakie są potrzeby i w jaki sposób powinny być dzielone samorządowe pieniądze. Mieszkańcy zwracają się czasami z bardzo drobnymi, ale istotnymi z ich punktu widzenia sprawami. Czasami jest to kilkanaście metrów chodnika, dodatkowa lampa, monitoring w ich obszarze. I te sprawy nie mogą gdzieś zagubić się wśród tych wielomilionowych inwestycji. Tylko w 2019 roku radni miejscy podjęli ponad 200 uchwał. Zdecydowana większość jednogłośnie. To świadczy, że wszystkim nam zależy, by miasto rozwijało się w możliwie najlepszy sposób. To, jak działa Rada Miejska, w dużej mierze zależy od mieszkańców. Ci często odwiedzają radnych podczas dyżurów. Ponad 50 osobiście miałem dyżurów w ramach cotygodniowych dyżurów w mieście. Mieszkańcy przychodzą z cudownymi pomysłami, przychodzą też z pretensjami, z petycjami. W każdym przypadku wymaga to oczywiście drobiazgowości, skrupulatności w wysłuchaniu, podjęciu działań. Czasami jest to tylko informacja, ale za te wszystkie spotkania bardzo serdecznie dziękuję. Jesteśmy do dyspozycji i komunikację w perspektywie najbliższych lat stawiam na czele. Komunikację jako przekaz informacji, bo bardzo wiele nieporozumień jest z tytułu niedotarcia właściwego komunikatu. I choć wszyscy radni pełnią podobne dyżury, zazwyczaj każdy z nich ma ich 4 w ciągu roku, komunikacja nie należy do najmocniejszych atutów suwalskiego samorządu. Tę opinię potwierdzają sami radni. Zmiany w tym obszarze zapowiada przewodniczący Rady Zdzisław Przełomiec, który podczas ostatniej sesji zaanonsował dyskusję na ten temat.